Tajemnicą dla znających obecny kształt rynku pracy nie jest fakt, że nieustannie poszukiwane są osoby posiadające kierunkowe wykształcenie techniczne. Ciągle jednak mamy do czynienia z deficytem inżynierów mogących podjąć zatrudnienie. Receptą na zaradzenie takiej sytuacji mogłaby być większa liczba absolwentów uczelni technicznych. By tak było, należy młodzież w tym zakresie uświadomić. Od ponad roku uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego prowadzą współpracę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym. Ostatnio wzięli udział w zajęciach odbywających się na Wydziale Elektrycznym. Takie zajęcia dają możliwość już na tym etapie podjęcia lepszej, słuszniejszej decyzji, jakie kierunki wybrać i czy właśnie przypadkiem nie skierować się w stronę tych technicznych uczelni. Szczególnie tutaj zachęcamy właśnie do odwiedzenia Wydziału Elektrycznego. Dzięki otwartości Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego młodzi ludzie już teraz mają dostęp do możliwości, które nadal nie są osiągalne na poziomie szkolnictwa średniego szczebla. Cieszymy się, że baza, której praktycznie nie posiada żadna ze szkół, może być udostępniona uczniom. Te zajęcia mają różną specyfikę. Raz są wykładem, raz są typowymi ćwiczeniami, raz na przykład pół na pół, a więc jest wprowadzany w świat na przykład jak dzisiaj dźwięku, czy świat automatyki, robotyki. Młodzież z drugiego LO bardzo ceni sobie możliwość obserwacji specyfiki funkcjonowania uniwersytetu oraz uczestnictwa w interesujących zajęciach. To, co my tutaj widzimy na wydziale, no na pewno nie zobaczymy w szkole. Nie ma takich warunków. Na pewno no nie jest w stanie nam wszystkiego przekazać nauczyciel. Jest zbyt mała ilość godzin. No wiadomo, profesor ma o wiele większą wiedzę. Może nam więcej pokazać. Daje też pogląd na to, co możemy zobaczyć, co możemy studiować. Tak naprawdę bardzo dużo daje to, że poznajemy te wydziały. Wiemy, jacy tam ludzie pracują, co tam się robi. No i dzięki temu można zobaczyć później, gdzie będziemy chcieli iść, co będziemy chcieli robić. Jednym z cennych elementów współpracy drugiego LO z ZUT jest fakt, iż zajęcia organizowane w Szczecinie nie są ściśle teoretyczne. W sporej części dotyczą również warsztatu i praktyki. Dajemy im tą szansę nie tylko spotkania się z wiedzą teoretyczną, ale również z wiedzą praktyczną, z właśnie poczuciem tego sprzętu, poczuciem tego, czym będą się tak naprawdę zajmować i w trakcie studiów, i później w trakcie pracy. W niektórych z uczniów już udało się zaszczepić bakcyla myśli technicznej. Czasami warto zaprogramować tego robota przez 2 dni, a potem, żeby on wykonywał swoją pracę 10 lat. Marcin Kosakowski, podobnie jak jego kolega Łukasz Ochota, nie ukrywają, że już teraz rozważają ewentualność podjęcia studiów właśnie na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Mają pełną świadomość tego, że zdobycie tytułu inżyniera znacznie ułatwi im odnalezienie się na rynku pracy. Człowiek, który wychodzi po tym wydziale, no jest to człowiek, który, przed którym są, no po prostu droga jest otwarta. Może on praktycznie pracować w każdej firmie, która zajmuje się na przykład produkcją czegoś, montażem, jeśli chodzi o automatykę i robotykę. Jeśli chodzi o, na przykład tutaj o telekomunikację, obróbkę dźwięku, obróbkę obrazu i tak dalej, no to na pewno w telewizji. No droga jest naprawdę otwarta przed takim człowiekiem. No jest to jedna z opcji, jest parę opcji i tutaj właśnie może automatyka i robotyka, bo to bardzo ciekawy kierunek. No właśnie przy obróbce dźwięku też bardzo interesujące rzeczy można z tym zrobić i zawody przyszłościowe. Dr Krzysztof Jaroszewski z Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu zwraca również uwagę na wsparcie dla studentów uczelni technicznych, które prowadzi rząd. Jest szansa, aby studiować właśnie na przykład na Wydziale Elektrycznym i korzystać z kierunków zamawianych, czyli otrzymywać 1000 zł stypendium. Skoro ministerstwo takie stypendia funduje, a my kształcąc studentów dajemy im te stypendia, no to chyba to jednoznacznie wskazuje, że tych ludzi o wykształceniu technicznym jest zbyt mało w tej chwili na rynku. Efektami współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym są już teraz deklaracje kilku uczniów, którzy zapowiadają podjęcie studiów właśnie na tej uczelni. Wątpliwości nie ulega, że inicjatywa rozpoczęta ponad rok temu była pomysłem niezwykle trafionym. Już wkrótce ma odbyć się kolejna wycieczka młodzieży z drugiego LO na interesujące zajęcia.